Dzień dobry, szanowni państwo. Znajdujemy się w moim atelier. To jest moje serce, moja twórczość. Kolory czerwone, bo kolor czerwony jest moim natchnieniem. Tutaj widać wszędzie. Moja kolekcja tutaj, to jest przekrój kolekcji, co robię tutaj. Natomiast wszystkie moje projekty, które zasłużyły na wielkie uznanie albo zapamiętanie, istnieją tutaj w tych szafach i obok. Tak. Dalej u góry widzimy lalki. Ja mam lalek w sumie, tutaj ich wszystkich nie ma, są w innym pokoju 80. Kolekcjonuję lalki, ja dla nich tworzę, ja je czeszę, ja je przebieram. To też jestem ja, czyli zakochana w lalkach, bo lalki są, jak widać, jak poubierane. Dalej, oczywiście można spojrzeć na kwiaty, na kolory czerwone, które dominują, bo czerwony kolor jest to kolor miłości, kolor życia. Kolor, no, natchnienia uważam, trochę agresywny, ale piękny. Moja kolekcja, tak jak widać, to jest polski len, kwiaty, kolor czerwony. Przyznam się, że projektuję wszystko bardzo, bardzo kobiece, projekty są bardzo kobiece. Ja widzę kobietę przez pryzmat jej piękna i doszukuję się piękna, bo uważam, że każdy ma w sobie coś pięknego, tylko trzeba umieć to pokazać. I ja staram się to w tym znaleźć i to podkreślać. Tak jak ta sukienka z lnu, niezwykle prosta, a zarazem niezwykle kokieteryjna, powiedziałabym. Tutaj włoska wełna i kwiaty, które naszywam, które robię sama, a zarazem, jak widać, dbam o każdy szczegół. Tutaj dodaję falbany z organzy i to tworzy też taki klimat bardzo, bardzo kobiecy. Pokażę sukienkę, która została zaprojektowana. To się nazywało Pocałunek Orientu. Jest cała kolekcja. To są materiały królewskie, jedwabie, haftowane brokatami. I to jest jedna z tych sukienek. Tych sukienek jest razem około 20. Jest to... Ja, musisz przyjść do mójka. Wszystko, co tworzę, jest mną. Kocham kobiecość, wyrażam kobiecość, kocham kolory, kocham kwiaty, kocham zapachy i uważam, że nie naśladuję nigdy nikogo, naśladuję samą siebie, swoje natchnienie, swoje myśli i mnie. I takie jest moje atelier i moja kolekcja.